Kuba za odbiór. Boguś chyba stało się nieszczęście, odbiór. Jakie odbiór? Dostałem olbrzymim kamieniem w nogę. Rozerwało mi but. Nie wiem, bo go teraz zdejmuję. W każdym razie widzę dwójka chłopców podchodzi. Zaraz ich zawołam, odbiór. Oni radia nie mają włączonego. Gdzie jesteś, określ dokładnie odbiór? Jestem u wylotu kuluaru. Na pałęczówce odbiór? Nie, już nisko tutaj. Na wylocie kuluaru dostałem olbrzymim kamieniem, mam rozerwany but. Nogę wykręcono, nie wiem czy złamano. W każdym razie za jakiś czas ci nadam odbiór. Szykujemy się do wyjścia, ale się powiedział, że nie, on się nie zgadzał, żeby go transportować, że jest tak dużo śniegu, że zginiemy wszyscy w lawinie. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym materiale, a w nim porozmawiamy sobie o ostatniej wyprawie Andrzeja Zawady w Himalaje i była to zimowa ekspedycja na Nanga Parbat. Gościem dzisiejszego materiału jest himalaista Piotr Snopczyński, który był na tej wyprawie, a także na wielu innych ekspedycjach, zarówno w Himalaje, jak i w Karakorum. I bardzo dziękuję mu za poświęcony czas, bo naprawdę w wyczerpujący sposób opowiedział on o tej ekspedycji, ale także o postaci Andrzeja Zawady i o akcji ratunkowej, jaka wówczas miała miejsce. Także nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Pierwsza ekspedycja Andrzeja Zawady na Nanga Parbat wyruszyła pod koniec 1996 roku. W składzie wyprawy znaleźli się m.in. Maciej Pawlikowski, Ryszard Pawłowski, Zbigniew Trzmiel, Krzysztof Pankiewicz, Jacek Fluder czy Bogdan Stewko. Szybko okazało się, że warunki na górze były niezwykle wymagające. Silny wiatr utrudniał zakładanie kolejnych obozów. Po kilku tygodniach mozolnej, wyczerpującej pracy w końcu udało się postawić obóz czwarty. 9 lutego doszło do niebezpiecznej sytuacji, bo z obozu trzeciego w górę ruszył zespół, który miał później przeprowadzić atak na szczyt i jego celem było osiągnięcie obozu czwartego. Pierwszy szedł Zbigniew Trzmiel, a chwilę później w górę ruszył także Krzysztof Pankiewicz. W trakcie ich podejścia gwałtownie pogorszyły się warunki pogodowe, wskutek czego Pankiewicz zgubił drogę do obozu i zaczął błądzić. Na szczęście jego partner szybko zareagował i gdy zorientował się w sytuacji, zawrócił i odnalazł Pankiewicza. Dwa dni później, 11 lutego o godzinie 4 rano, rozpoczął się atak na szczyt. W górę z obozu czwartego ruszył Zbigniew Trzmiel wraz z Krzysztofem Pankiewiczem. Niestety ich organizmy były już wyczerpane tym nieplanowanym wcześniejszym biwakiem na wysokości 7400 metrów, a kolejnym problemem był fakt, że ze względu na trudne warunki ten atak się opóźnił. Krzysztof Pankiewicz na wysokości około 7600 metrów podjął trudną decyzję o odwrocie. Zbigniew Trzmiel kontynuował wejście, konsultując się przez radiotelefon cały czas z bazą. Samotnie udało mu się jeszcze pokonać ponad 200 metrów w pionie i osiągnął wysokość 7875 metrów. Jednak wtedy nasilający się wiatr i trudne warunki, a także wyczerpanie doprowadziło do podjęcia bardzo rozsądnej decyzji. Zbigniew postanowił zawrócić. Bezpiecznie dotarł do bazy, jednak doznał poważnych odmrożeń. Obaj polscy himalaiści pobili rekord wysokości zimą na Nanga Parbat, jednak stracili kilka palców, które musiały zostać amputowane właśnie na skutek odmrożeń. I podczas tamtej ekspedycji kolejne próby wejścia na szczyt nie były już możliwe, ponieważ w międzyczasie wiatr zniszczył obóz trzeci, warunki cały czas się pogarszały, a zespół był już mocno wyczerpany i coraz mniejsza ilość himalaistów była zdolna do wspinaczki. Jednak zdobyte doświadczenia miały pomóc podczas kolejnej próby, która miała zostać przeprowadzona już kolejnej zimy. Jednym z uczestników właśnie tej drugiej ekspedycji Andrzeja Zawady był Piotr Snopczyński, którego zapytałem, jak do tego doszło, że dołączył on do wyprawy. Przede wszystkim z Andrzejem Zawadą znałem się dużo wcześniej, bo w zeszłym roku zakończyłem 25 lat
moich dni gór, więc Andrzej był na moich 5 pierwszych imprezach o górach w Świdnicy i tak się jakoś zaprzyjaźniliśmy, ale przede wszystkim Andrzej Zawada, muszę powiedzieć tak, że to był człowiek, wspaniały człowiek, który, no tak jak w życiu codziennym, ja każdemu życzę, żeby się spotykał w gronie osób, z którymi chce się spotkać. I tak z Andrzejem było, że ja się chciałem z nimi spotkać, Andrzej też się chciał ze mną spotkać i razem z Anią, z jego żoną tu przyjeżdżali. Ale przede wszystkim Andrzej miał zasadę, że właśnie z kim chciał jechać, z tym jechał na wyprawę. Zadzwonił do mnie, że jest kolejna wyprawa i chciałby pojechać, chciałby, żebym uczestniczył w takiej wyprawie. Ja oczywiście, bo Andrzej Zawada miał, będąc kierownikiem, oczywiście miał trochę kontrowersyjnych takich wypowiedzi, nie tylko on, ale jego tam w Polskim Związku Alpinizmu, że Polski Związek chciał weryfikować ludzi, którym on proponował. Andrzej miał zasadę. Ja jestem kierownikiem, ja odpowiadam za wyprawę i chcę, żeby ci ludzie ze mną jechali. I urywał wszelkie takie niezręczne rozmowy. Były oczywiście też takie sugestie, żeby ktoś jeszcze jechał. Andrzej miał przede wszystkim, on sobie wybierał skład. Ta wyprawa, no oczywiście rok wcześniej była wcześniejsza wyprawa na Nange Parbat. Wiadomo, że to góra Niemców, że zginęło 40 Niemców, że ten kuluar Kingshofera, bardzo ciężka formacja, skalno-lodowa, przewieszona, trudna i dlatego tak długo było zdobywanie. Ale Nanga Parbat to jest też wierzchołek, gdzie jest pułapka na 7400, bo tam się dochodzi do obozu trzeciego, do czwartego obozu, ale schodzi się poniżej grani, przechodzi się przez lodowiec i żeby podejść pod ścianę, to się trzeba obniżyć prawie o 200 metrów, jest różnica poziomu. I to jest to, że wejście później na wierzchołek i powrót, i z powrotem trzeba wrócić, trzeba się wspinać, nie schodzi się na dół. Czyli tu jest, to jest taki myk, gdzie no nie wszyscy o tym wiedzieli i w warunkach zimowych, tym bardziej, kiedy tam jest otwarta przestrzeń i bardzo mocno dmucha. Mimo, że warunki były bardzo wymagające, Andrzej Zawada motywował himalaistów do podejmowania wysiłku i zdobywania wysokości. Musicie włożyć te rękawiczki puchowe, te wszystkie czapki, te skafandry, te wszystkie wspaniałe goreteksowe kombinezony, bo nic lepszego nie będzie. Odbiór. No dobrze, w każdym razie no nie jestem tutaj sam, więc jest tak jak jest. Pana Piotra zapytałem również, czy wyprawa, w której wziął on udział, natrafiła na podobne warunki pogodowe jak ekspedycja, która pod Nanga Parbat była rok wcześniej. Andrzej wiedział, że będzie ciężka wyprawa, bo rok wcześniej doświadczył tego bardzo mocno, z wypadkami włącznie odmrożeniami kolegów i nie był do końca pewny, jak ta wyprawa będzie wyglądała, ponieważ warunki tak się zmieniły. Okres zimowy to jest przede wszystkim, to są huraganowe wiatry i niska temperatura. A myśmy mieli 2 trzęsienia ziemi w Hindukuszu i trzęsienie ziemi dotarło aż przez całą Grajmazeno do ściany Nangi Parbat. Dobrze, że ściana, że Nanga jest potężną górą, to są całe polskie Tatry w tej jednej górze się mieszczą, tak żeby zobrazować. Gdyby zaczęło Nangą Parbat, to byśmy nie rozmawiali, ponieważ myśmy szli wtedy do obozu pierwszego i to się zdarzyło. Przysypało nas wszystkich. Odbicie było tak duże lawin, które schodziły i wszyscy byliśmy pod śniegiem, gdzie
odbicie niektórych lawin było 300-400 metrów niżej i pył poszedł tak do góry z wiatrem. No, mieliśmy dużo szczęścia. Powiem tak, że byliśmy w tym czasie przy obozie pierwszym. Pana Piotra zapytałem, czy wyprawa na Nanga Parbat była dużą ekspedycją, kto był jej sportowymi liderami i z jakimi trudnościami mierzyli się polscy himalaiści. Jak zawsze u Andrzeja Zawady to nie były małe wyprawy, bo to było rzędu od 7 do 12 osób. Zawsze miał tyle na wyprawie. Wiodącym oczywiście na tej wyprawie byli koledzy, tak wiodącymi to był i Rysiek Pawłowski i Piotr Konopka był. To były te dwa nazwiska chyba, a Darek Załuski był, Jurek Natkański. No, ja byłem z dużym doświadczeniem, bo już to była któraś kolejna moja wyprawa. Oczywiście Andrzej też sentymentalnie wziął też kolegów starszych, którzy się z nim wspinali. Był tam Samolewicz, Mularz Paweł był, którzy wcześniej na Nangę się Mularz Paweł się wspina przecież. I on był kierownikiem wypraw, więc znał też tą górę. Andrzej, żeby ta wyprawa była w miarę bezpieczna, założyliśmy obóz, bazę bardzo nisko, na 3900. Więc musieliśmy pośrednią bazę założyć przed wejściem w kuluar już do obozu pierwszego. To są oczywiście duże odległości. Jak spadło wtedy bardzo dużo śniegu, były trzęsienia ziemi, więc trzeba było torować. Ci nasi chapsowie nie bardzo się spisywali, bo wychodzili 300 metrów powyżej, zostawiali bagaże, przeleżeli, przespali, wracali z powrotem. Później dopiero to wszystko wyszło, jak poszliśmy dużą grupą, żeby założyć tą bazę wysuniętą. I nic, chciałem powiedzieć, że pierwszy raz byłem na takim wyjeździe, gdzie były bardzo ciężkie warunki, bo z Ryśkiem Pawłowskim nas zasypało w jamie śnieżnej. Założyliśmy o 100 metrów wyżej obóz pierwszy. I była taka sytuacja, że zeszła lawina i pozabierała nam namioty. W związku z tym chłopcy wymyślili, że zrobią jamę śnieżną i włożą namiot do jamy, a dwa namioty poniżej. I akurat wyszliśmy z Ryśkiem Pawłowskim, z Piotkiem Konopko do obozu pierwszego. Piotek spał w namiocie, tym na zewnątrz, poniżej, a myśmy z Ryśkiem weszli do tej jamy śnieżnej i do namiotu. Oczywiście o pierwszej w nocy obudził nas krzyk Piotka Konopki i myśmy się obudzili i byliśmy zasypani śniegiem. Myśmy się udusili. Do rana byśmy nie przeżyli, ponieważ nie mielibyśmy tlenu. Odkopał nas w nocy i uratował nas. A to też jest tak, że się tego nie czuje w nocy, prawda? Że jak człowiek śpi, tak. I w ogóle nie wolno, jest jedna zasada, nie wolno zamykać namiotu już na wysokości, bo dochodzi do choroby wysokościowej. I w takim zamkniętym namiocie, jak nas zasypało, nie ma możliwości zapalenia żadnej maszynki, odpalenia zapałek czy zapalniczki. W związku z tym człowiek dostaje choroby wysokościowej i umiera. Ja tak przy okazji, nasi koledzy właśnie na Nandze Parbat, ale już na letniej wyprawie, zrobili taką sytuację i trzy osoby prawie umarło. W ostatniej chwili zostały uratowane, zaciągnęli namiot. Ale to na ten temat jeszcze będę mówił, może będzie okazja, że powiem o takiej ABC, o paru takich rzeczach, które nie wolno robić, a nieraz ludzie robią to na bazie zmęczenia. Wrócę do tej wyprawy. I to był pierwszy już taki trochę nieciekawy epizod. Ponadto było tak dużo opadu śniegu, że jak się zdarzył wypadek, gdzie Rysiek Pawłowski miał otwarte złamanie, schodził kuluarem do obozu pierwszego spod kuluaru i wtedy
poleciała lawina kamienna. No przy takim wietrze i szumie w górach wysokich, właśnie pod Nangą, nawet nie słyszał, że schodzi lawina. I miał otwarte złamanie kości piszczelowej. I dobrze, że no, naszym lekarzem był Marek Klar i on wykonywał operację w obozie pierwszym. Myśmy z Darkiem Załuskim z bazy donieśli całe wyposażenie. Po złamaniu otwartym obu kości podudzia no, należało jak najszybciej zaopatrzyć rany. Była dosyć sytuacja niebezpieczna i ryzykowna, dlatego że zwykły opatrunek uciskowy, który był tam zastosowany zaraz po wypadku, nie zdał egzaminu. Praktycznie po ściągnięciu go po 3 godzinach but był nadal pełen krwi i dalej krew się lała. Żadne uciśnięcie nie pomagało. W związku z czym koledzy z dołu podeszli ze sprzętem już takim chirurgicznym i udało się przy użyciu nici chirurgicznych udało się zeszyć ranę, wyciągnąć kawałki kości, odpowiednio ją zdezynfekować i zaopatrzyć w ten sposób, że no, krwawienie ustało wtedy już definitywnie i udało się jakoś doprowadzić do takiego stanu, w którym mógł być Rysiek transportowany. No, gdyby nie było akurat czegoś takiego, prawdopodobnie musielibyśmy jeszcze mocniejsze opatrunki uciskowe, ale trudno przewidzieć, czy one zdałyby wówczas też egzamin, bo krwawienie było tętnicze i dosyć intensywne. Na szczęście był taki sprzęt pod ręką i dało się to w dosyć trudnych warunkach, bo jednak trzeba sobie wyobrazić, że nie jest to zwykłe zszycie. W szpitalu jest to bardzo proste, natomiast w sytuacji, kiedy rzuca całym namiotem, jest minus 20 stopni, ręce grabieją, no to jest to dosyć trudne. Zostaliśmy na noc i w nocy spadło 1,5 metra śniegu. To było w obozie pierwszym? Tak. Spadło 1,5 metra śniegu. I musieliśmy Ryśka na drugi dzień transportować. Z Piotrkiem Konopką wymyśliliśmy, bo taką historię, jakiś środek transportu. Jurek Natkański wziął deskę snowboardową, za którą mu się bardzo oberwało, bo tak, nie duże pieniądze, dodatkowy bagaż. Jeszcze w bazie próbował jazdy na snowboardzie, więc kolano sobie Jurek uszkodził. Do jedynki wyniósł, mówi, spróbuję zjechać, a Jurek wcale nie był takim jeżdżącym dobrze snowboardzistą, to taki poniżej przeciętnej. Ale była w jedynce. I zrobiliśmy środek transportu. Improwizowany, bo z Piotrkiem byliśmy kiedyś razem w Toprze, bo w Goprze, to był Gop. Później się podzielił na Gop i Topr. I no te środki improwizowane musieliśmy umieć, więc dziurę w desce z przodu, z tyłu, karabinki, siedzenie dla Ryśka z plecakiem, zabezpieczenie linkami w dwóch śpiworach w kurtce puchowej. I szykujemy się do wyjścia, ale Rysiek powiedział, że nie, on się nie zgadzał, żeby go transportować, że jest tak dużo śniegu, że zginiemy wszyscy w lawinie. A ja z Piotrkiem Konopką powiedzieliśmy, teraz, bo jak teraz nie wyjdziemy, to w ciągu 2 czy 3 dni musimy zostać, bo jest tak duże zagrożenie, że nie ma możliwości, żeby wrócić z powrotem do bazy. A Rysiek był po Pumori i jak zawsze mówił, że śnieg, lawiny, to tam, to wcale nie jest taka niebezpieczna sytuacja. Jak na Pumori poleciał, bo spuścił na niego kolega, który był nad nim, podciął śnieg, wyleciał prawie 50 metrów w powietrze. Nikt nie przeżywa na tej ścianie, nikt nie przeżywa, kto spada, a Rysiek wpadł między wystającą część skalną i śnieg i został w środku ściany. To jest... Rysiek niejednokrotnie miał... Powinien nam szedać, to tak przy okazji. I dopiero psychika zaczęła działać u niego, jak zobaczył, ile tego śniegu jest.
Ja szedłem pierwszy, wszyscy byli przywiązani. Musieliśmy tak transportować Ryśka, żeby tylna część nie uciekała deski, bo w trawersach i tak dalej. Ile osób sprowadzało? Pięć osób. Pięć, tak. Ja na początku szedłem i sterowałem. Jest jedna zasada, nie wolno przecinać zboczy, jeżeli jest możliwość zejścia na wprost, kiedy jest dużo śniegu, bo każde podcięcie powoduje obsypanie się śniegu. Jak schodziłem na wprost, to miałem dosłownie do wysokości klatki piersiowej śnieg. Z tyłu też musieli go trzymać, z przodu. I później trzeba było zejść do lodowca, gdzie były szczeliny. Szczeliny były zasypane, więc nikt nie wiedział, jak tam przez ten lodowiec trzeba będzie przejść. Ale tak dla zobrażowania, jeżeli była ładna pogoda, to z obozu pierwszego do bazy wysuniętej schodziliśmy 2-2,5 godziny. A Ryśka transportowaliśmy dwie doby. Dwa dni. Tak było niebezpiecznie. A no, w nocy też? Czy... W nocy musieliśmy przebiwakować w jednym miejscu. Dobrze, że mieliśmy płachtę biwakową i chyba namiot wzięliśmy dwójkę, gdzie była dwójka, w namiocie był Rysiek, był tam Marek Klar i resztę spaliśmy pod tarpalem. To był tarpal, nie płachta biwakowa. Minus 40 w nocy było. Bardzo było chłodno i duży wiatr. No naprawdę, wtedy przemarzliśmy mocno, bo nie mieliśmy śpiworów, nic, bo liczyliśmy, że od razu dojdziemy do bazy wysuniętej. Dopiero na drugi dzień minęliśmy lodowiec i kuluarami trzeba było przechodzić przez kuluary. To nie było tak prosto, bo jedna osoba musiała przejść, wytyczyć drogę, wracała i patrzyliśmy, czy się nic nie sypie i dopiero wszyscy przechodziliśmy. Gdyby zaszła jakakolwiek lawina, wszyscy byliśmy razem powiązani, więc to był bardzo niebezpieczny taka akcja ratunkowa. I przez te dwie doby słychać było w okolicy spadające lawiny? Wszędzie. Ten cały kuluar, którym schodziliśmy, na drugi dzień wyjechał do spodu, aż na wyleciał na lodowiec i schodziły, powiem tak, takie lawiny, że jeżeli mieliśmy bazę rozłożoną na 3900, jak schodziły lawiny, to aż docierały z grani Mazeno na szerokość 2 kilometrów. Przez dwie moreny potrafiły przejść lawiny. Także tego śniegu było bardzo dużo. No, dzisiaj mamy 19 lutego. Wypadek wydarzył się 13. Także no, już parę dni upłynęło, prawie tydzień. Jest szansa realna dzisiaj, że helikopter przyleci. I z tą nóżką może przejeść tam dzisiaj. Nas zabierze. Wypadek. A ta deseczka ratowała nam życie. Rysiek na niej zjechał z obozu pierwszego, a tutaj. Z obozu pierwszego do bazy wysuniętej. Pierwsza lekcja snowboardu. Pierwsze kroki snowboardu. Ryśka Pawłowskiego. Fakt. Co prawda w pozycji takiej sobie, ale... I był jeszcze jeden problem, bo po takim opadzie i po tych dwóch trzęsieniach ziemi nie mieliśmy dostępu do śmigłowca. Wojsko ratowało ludność i polska ambasada spowodowała, że przyleciała salonka, czyli taki śmigłowiec turystyczny do Islamabadu i przyleciał do Doliny Diamir. To był pierwszy w historii przylot do Doliny Diamir. Później to się ten pobyt, gdzie organizowałem akcję ratunkową tam na dole, lądowisko, przydał się w 2018 na zimowej K2 po rewol, bo wiedziałem, gdzie ma wylądować śmigłowiec przy okazji. I wtedy Ryśka wytyczyliśmy lądowisko i
To było po zejściu już do bazy właściwej? Do bazy wysuniętej. Czyli do wysuniętej do Jeszcze do bazy, gdybyśmy mieli go transportować, to za 2 dni. Po prostu nie byłoby możliwości, bo przez głębokie kuluary trzeba by było go przetransportować. I to po prostu powiem tak, to było na krawędzi życia, ponieważ śniegu było tak dużo, a Rysiek mógłby się podmrażać, bo to nie jest tak, że 2 śpiwory, kurtka, kombinezon spowoduje to, że nie będzie miał ktoś wychłodzenia. Napoje, jedzenie, nie mieliśmy tak dużo wszystkiego, żeby do bazy. W ogóle byłby problem, żeby go później z bazy zabrać, bo gdyby śmigłowiec nie doleciał, to byłby wielki problem. Wszystkie śmigłowce były zajęte. Hałuje Karakorum była w 100 miejscach zasypana. Żaden transport nie wchodził wtedy w rachubę. Czy polska wyprawa korzystała z aparatury tlenowej? Wszystkie 8-tysięczniki oprócz Everestu wchodzi się bez tlenu. I na te, ja byłem na 4 wyprawach narodowych zimowych i na letnich przynajmniej 6, na 6, to tylko mieliśmy tlen jako zabezpieczenie medyczne. A na Everest jest obowiązkowo wziąć tlen, ponieważ wyprawa narodowa musiała mieć tlen i dlatego, że co tu dużo mówić, wejście bez tlenu na Everest obecnie jest to dużym wezwaniem, a co dopiero jeszcze ileś lat temu. Czyli zawsze mamy tlen na wszystkie 8-tysięczniki, zawsze mieliśmy. Wynosiliśmy do obozu pierwszego, drugiego, reduktory, butle, ale to było zabezpieczenie życia. Czyli do spania też nie? Nie, do spania nie używa się tlenu, chyba że można by było przy ataku szczytowym, ale Polacy nie używali tlenu. Nawet na K2 zimowym. Nawet wspominałem Krzyśkowi, mój Krzysiek, a nie wezmą butle tlenowe i wejdą. Nie, to nie jest w porządku. Jest to, trzeba wersję sportową. Jeżeli już mamy wejść, to właśnie na sportowo. Ze względu na te niespotykane, często trudne warunki, ekspedycji nie udało się podjąć próby zdobycia szczytu. Pana Piotra Snopczyńskiego zapytałem, dokąd najwyżej udało się dotrzeć uczestnikom wyprawy w 1998 roku. Mieliśmy obóz drugi i było wyjście pod obóz, to znaczy na 6600 już doszedł Rysiek Pawłowski, bo to jest jeszcze z obozu drugiego kawałek i takiej niebezpiecznej wspinaczki, bo tam się idzie między skałami, między lodem, ale później się trawersuje w takich urwiskach, teren był zaporęczowany, wychodzi się na ostrą grań, którą się jeszcze idzie do góry i na taką szerokie plato się wychodzi. I do 6600 było tylko dojście i po tym wypadku, po tych trzęsieniach ziemi, po takim demolce, można powiedzieć, w rejonie Nangi Parbat, bo śniegu było bardzo dużo, zagrożenie, wszystkie poręczówki, wszystko zostało zasypane, porwane i Andrzej podjął decyzję, żeby zakończyć tą wyprawę. I tutaj tak przy okazji, tak troszeczkę z humorem mogę powiedzieć, bo była z nami Monika Rogozińska, która pisała artykuły. I jak jechaliśmy do Highway Karakorum, jak już byliśmy na Highway Karakorum, dojechaliśmy do pierwszego zawału takiego mocnego, gdzie w 100 miejscach, jak mówiłem, lawiny kamienne zniszczyły przejazd. A myśmy mieli za 5 dni odlot. No i Andrzej mówi, musimy dojechać. Stały samochody na długości jakieś 2 kilometry. Myśmy wszystkich wyprzedzili. Dojechaliśmy do czoła.
No i z oficerem tam Andrzej zaczął rozmawiać i Monikę. No i pyta się, jakie są możliwości, żeby po prostu pojechać samochodem, bo mamy za 5 dni z Islamabadu wylot. On mówi, nie ma żadnej. Pół godziny temu, mówi, zeszła lawina kamienna, zabrała 6 żołnierzy, którzy zginęli, tam akurat pokazywał 600 metrów na dół, czy 500. I mówi, no nie ma możliwości. To Andrzej był dosyć taki przebiegły w tym, co robi. Pyta się, a jak długo już tutaj jesteście przy tej akcji? A oni mówią, że już od 2 tygodni odkupują i udrażniają przejazd. Pyta się, a czy ma rodzinę? Tak, mam rodzinę, mam 3 dzieci. Czy chciałby porozmawiać z żoną? No jak porozmawiać z żoną, jak nie ma kabli, nie ma telefonu? Jak można rozmawiać z żoną? Andrzej mówi, Monika mówi, czy tam Andrzej. No mamy telefon satelitarny, ale gdzie są kable? No to mogę porozmawiać? Jak usłyszeli ci kierowcy, że będzie rozmawiał oficer z telefonu, który nie ma kabli, no to wielkie zgromadzenie i oficer wykręca numer. I oczywiście ma połączenie, bo telefon satelitarny działał. Porozmawiał z żoną i mówi tak. Dobrze. 2 buldożery szybko przejadą tam i z powrotem. Wsiadajcie w samochody, aby myśmy jechali Land Roverami, tymi Toyotami. Mówi, jak machnę ręką, to na własną odpowiedzialność musicie przejechać. No i tym sposobem minęliśmy pierwszy ten zator taki kamienny. Później już był udrożniony, ale gdzieś jeszcze znowu staliśmy, ale też nas tam od razu była informacja, bo wojsko tam jeździło i tym sposobem telefon satelitarny spowodował, że mogliśmy wrócić do kraju. I zapytałem również Piotra Snopczyńskiego, czy Andrzej Zawada, który w tamtym czasie miał już 70 lat, brał jeszcze czynny udział w akcji górskiej i jakim był on kierownikiem i jakim człowiekiem? Na Nadze Parbat miałem przyjemność z nim, bo chciał, on doszedł przynajmniej do takiego trawersu, który dochodzi do kuluaru Kinshofera. Ale wyszedł z nami, był w obozie pierwszym, spał i z obozu pierwszego wyszedł tak na 4 godziny jeszcze do góry. Z nami po poręczówkach i wrócił z powrotem. Czyli to była ostatnia jego wspinaczka na Nandze Parbat i pokazał, że no, chciałby być wyżej, ale niestety nie, bo to już było za trudne momenty, za trudna droga tam później i za bardzo niebezpieczna, już nie chciał się narażać. Andrzej był przede wszystkim patriotą, wielkim. Bardzo starał się, żeby pokazać Polaków za granicą. Miał duże kontakty poprzez to, że jak był w ambasadzie, no to prosił o spotkanie na przykład poprzez ambasadę, żeby się spotkać z przedstawicielami rządu czy w Nepalu, czy w Indiach, czy w Pakistanie. Byliśmy przyjmowani przez najwyższe władze, dosłownie przez ludzi rządzących, którzy, jak byliśmy na wyprawie, ukazywały się reportaże w gazetach, wywiady były, czyli pokazywał, że Polacy, no, śnieżni wojownicy, lodowi wojownicy, więc mamy zresztą cały czas wielki autorytet z tego tytułu jako Polacy i wspinacze w górach wysokich w zimie. Ponadto Andrzej miał zasady. Jeżeli coś było uzgadniane, to należy to zrealizować. Bardzo zwracał uwagę na wychowanie. Zima. W namiocie minus tam 10 pod tą nangą, czy tam 15, jemy śniadanie.
Nikt nie jadł w czapce. Gdyby teraz zobaczył, jak ludzie przychodzą do restauracji w czapkach, gdzieś wchodzą do lokalu, gdzie jest godło i tak dalej, on by, powiem tak, każdemu by zwracał uwagę. Jak ktoś przeklął, można było sobie tam, bo nieraz były skrajne sytuacje, ale dopuszczał tylko takie, kiedy był wielki stres, jakieś wielkie wyzwanie. Ale tak na co dzień język od razu zwraca uwagę na zachowanie się. Słuchaj, usiądź. No, wiesz, ściągnij kurtkę. Nie? Był takim człowiekiem, który wychowywał też na wyprawie. No niestety, niektórym trzeba było też zwrócić uwagę, żeby się zachowywali przy stole, czy nawet później po wyprawie. Bardzo był uczulony. Ale robił to z uśmiechem, sympatycznie. Nie robił to w formie jakiejś tam złośliwości wielkich, ale starał się panować nad tym właśnie, żeby tak było. Dbał o wyposażenie wszystkich. Dbał o dobrą atmosferę. Była taka sytuacja, że przychodził rano na śniadanie i mówi: słuchajcie, mam komunikat, bo w Polsce, bo w Europie, a słyszałem tam na jakiejś fali radio, a Radio Maryja mieliśmy najśmieszniejsze, że mieliśmy, docierało w Karakorum. Na tej wyprawie Boguś odebrał, bo był radio łącznościowcem, odebrał falę z Polski. To był przełom, że tam mieliśmy polski język gdzieś tam w nocy. Mieliśmy wszelkie relacje, tak jakbyśmy czytali gazetę. Przychodzi i mówi: słuchajcie, bo we Francji, a w Europie to, a w Stanach tam. I mieliśmy relacje codziennie prawie przy śniadaniu, co się wydarzyło na świecie. Niestety była to ostatnia ekspedycja Andrzeja Zawady. Po powrocie do Polski pojawiła się propozycja wysunięta przez Krzysztofa Wielickiego na zorganizowanie kolejnej zimowej ekspedycji na K2. Andrzej Zawada przyjął tę ofertę z entuzjazmem. Niestety choroba pokrzyżowała te plany. Legendarny polski kierownik wypraw w Himalaje po walce z ciężką chorobą, rakiem trzustki, zmarł 21 sierpnia 2000 roku. Rekord wysokości Zbigniewa Trzmiela zimą na Nanga Parbat utrzymał się aż przez 19 lat. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisaniu komentarza, co sprawi, że może więcej osób dowie się o tym odcinku, a także o zasubskrybowaniu kanału Szczytomaniak. A bardzo oczywiście chciałbym podziękować Piotrowi Snopczyńskiemu i dostałem od niego to oto zdjęcie, taka piękna fotografia. Ciekawe, czy wiecie, co to za góra? No, chwilę poczekam, zanim Wam powiem. Tutaj mam jeszcze dedykację od Pana Piotra, także bardzo mu dziękuję za tą fotografię. Jest to K2, zawiśnie gdzieś tutaj za moimi plecami, tak żeby było widoczne w kadrze. Jest to zdjęcie wykonane nie od tej najbardziej popularnej strony, dlatego na pierwszy rzut oka może niektórzy nie wiedzą, że jest to właśnie K2. Widzimy się na szlaku i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Czasami informacje o nowych materiałach wrzucam na Instagram Szczytomaniak i na stronę na Facebooku Szczytomaniacy, także jeśli ktoś ma ochotę, to zachęcam do dołączenia i do obserwowania.